Tak. Pomyślałem, że przejdę się Doliną Cienia Śmierci. Zła się nie ulęknę, bo jestem najpodlejszym sukinsynem w tej dolinie. Cześć. Powiedzieć, że Intel i AMD nie przepadają za sobą, byłoby niedopowiedzeniem, jednak nie zawsze tak było. Założyciele obu gigantów przyjaźnili się ze sobą, pracowali w jednej firmie, a po pracy chodzili na piwo do ulubionej knajpy. I tak się składa, że historia powstania AMD jest mocno związana z początkiem istnienia Intela. Jak wskazuje tytuł, w tym materiale położę nacisk na AMD, a kwestię Intela potraktuję po macoszemu. Jednak nadrobię to kiedyś w przyszłości, kiedy przedstawię wam historię powstania Intela. Jeszcze w drodze wyjaśnienia dodam, że ten materiał obejmuje jedynie okres powstania firmy do momentu, w którym była już liczącym się graczem. Materiał kończy się na roku 1985, kiedy na półki sklepowe trafia Intelowy 8386. A zaczniemy od przybliżenia postaci twórcy AMD, czyli od Jerry'ego Sandersa. Jerry Sanders urodził się 12 września 1936 roku. W dniu, kiedy się urodził, jego mama miała zaledwie 15 lat. Jerry dorastał w Chicago, jednak w wieku 5 lat jego rodzice porzucili go i dalsze lata spędził pod opieką swoich dziadków. Dziadek był ważną osobą w jego życiu. Młodzieniec podziwiał to, czym zajmuje się jego opiekun, a z zawodu dziadek był elektrykiem. Dyplom uzyskał w 1906 roku, czyli był przedstawicielem pierwszego rzutu Amerykanów, którzy się tym zajmowali. Jerry dobrze radził sobie z obowiązkami szkolnymi. Właściwie to lepiej niż dobrze, bo był często promowany do wyższych klas w młodszym wieku. I już wtedy jego charakter był wyrabiany, bo jako już był młodszy, mniejszy i do tego dobrze się uczył, to często padał ofiarą szkolnych kolegów. I nieważne jak wielki był przeciwnik, nie uciekał od walki, choć często kończyło się to dla niego źle. Posiadał dwa przeciwstawne sobie hobby. Pierwszym było dźwiganie ciężarów, a drugim zbieranie znaczków. Po szkole średniej podjął naukę na Uniwersytecie Illinois, a w 1954 roku uzyskał stypendium. Po wykładach dorabiał kopiąc rowy. Na pierwszym roku studiów otarł się o śmierć, kiedy po jednej imprezie ruszył z odsieczą swojemu znajomemu, który został zaczepiony przez chuliganów. Znajomy, jak śpiewał Bart w Świętym Gralu, dzielnie stchórzył i chwacko zwiał, podał tyły i w długą dał. Sanders został wtedy mocno pobity, był podobno cały zalany krwią i spędził 3 dni w szpitalu w stanie śpiączki. Lekarze nie dawali mu szans, przeprowadzono nawet ostatnie namaszczenie. Jak wiemy, przeżył, a doświadczenie to miało wielokrotnie pomóc mu w życiu biznesowym. Sam często przypominał o tym zajściu i podkreślał, że wydarzenie to nauczyło go, jak ważna jest lojalność i zasady fair play. Oraz, że nie należy polegać na innych, tylko stawiać na siebie. Z drugiej strony znajomy postawił na Sandersa, dał dyla i nic mu się nie stało. Lata później dowiedział się, że herszt grupy rzezimieszków zginął podczas bójki w barze. W jednym z wywiadów podzielił się takim przemyśleniem. Kiedyś powiedziałem, że mogę zginąć, ale nie mogę przegrać. Dalej wyjaśnił, jaka logika stała za tymi słowami. Chodziło mi o to, że zawsze zamierzam dać z siebie wszystko. Nie mogłem przegrać, ponieważ porażka nie była opcją. Umrę, zanim poniosę porażkę. Po wylizaniu się z ran kontynuował naukę. Kiedyś wyznał, że jego ulubiony wykładowca powiedział mi, że mogę być świetnym inżynierem, ale mam też tendencję do bycia dyletantem. Jeśli wy nie wiecie, kim jest dyletant, to w tej samej rozmowie Jerry przyznał, że sam musiał sprawdzić w słowniku, co ten termin oznacza. Nie szukajcie, zacytuję słownik PWN. Dyletant, człowiek zajmujący się jakąś dziedziną albo wypowiadający się o niej bez fachowej wiedzy lub odpowiedniego przygotowania. Sanders zgadzał się z profesorem, ale poddaje w wątpliwość, czy bycie dyletantem mu w czymś przeszkodziło, czy wręcz przeciwnie, było jego dużym atutem. Uświadomił sobie bowiem, że wystarczy, że wie, że dzwony biją i nie musi wiedzieć, w którym kościele, o ile będzie miał ludzi, którzy mu podpowiedzą. Zamiast więc próbować coś zrobić na siłę i być może wbrew swojemu talentowi, może się otoczyć ludźmi, którzy zrobią coś lepiej.
Po studiach młody Jerry postanawia przeprowadzić się na zachód Stanów do Kalifornii. Jego pierwszym pracodawcą w nowym miejscu był Douglas Aircraft. Co ciekawe, po przeprowadzce do rodzącej się Doliny Krzemowej chciał spróbować swoich sił w Hollywood, ale nic z tego nie wyszło. Podobno podczas jednej z kolacji, na której była jakaś starsza pani ze środowiska filmowego, dowiedział się, że nigdy nie zostanie aktorem, jeśli nie zrobi czegoś ze swoim nosem. Starsza pani poinformowała go też, że właściwie to nawet po operacji nosa nie wygląda on na przywódcę. Wygląda raczej jak kowboj. Szybko zasugerowała mu, że gdyby nauczył się jeździć konno, to może dostałby pracę przy jakimś westernie. Całe szczęście miał dyplom wyższej uczelni i nie musiał polegać na aktorstwie. W Douglasie pracował jako inżynier. Jego praca polegała na skonstruowaniu systemu sterowania klimatyzacją dla jednego z samolotów. Wtedy zetknął się z półprzewodnikami oraz ze sprzedawcami, m.in. firmy Motorola. Uświadomił sobie, że sprzedawcy w tym segmencie nie mają zielonego pojęcia o produktach, którymi handlują, i doszedł do wniosku, że sam robiłby to lepiej. Po krótkiej przygodzie z firmą Douglas podjął pracę w Motorola. Praca ta wymagała od niego przeprowadzki do Phoenix, a później do Chicago. Kiedy był w Motorola, Sanders dostał propozycję pracy dla Fairchild Semiconductor. I choć Fairchild było znaną marką, to filia firmy z dopiskiem Semiconductor już nie. Sanders wspomina, że wcale nie zamierzał rezygnować z Motorola, która była wtedy znaną firmą o ugruntowanej pozycji. Nasz bohater doszedł jednak do wniosku, że skoro firma opłaca jego podróż, to przynajmniej odwiedzi znajomych w Kalifornii, zje dobry obiad i grzecznie odmówi. Wymógł na przedstawicielach Fairchild, aby rozmowa odbyła się w weekend, aby mieć więcej czasu na spotkania ze znajomymi. Jego misterny plan legł w gruzach, kiedy spotkał się z zespołem. Pracownicy firmy, która o niego zabiegała, wywarli na Sandersie ogromne wrażenie. Wszyscy, z którymi rozmawiał, zachwalali firmę, a sam produkt wydawał mu się przyszłościowy. Pojawił się jednak mały problem. Otóż Fairchild Semiconductor chciało, aby Sanders robił dla nich to, co robi dla Motorola, i został w Chicago. Jednak Sanders, oczarowany nowymi kolegami, nie chciał wracać do wiecznego miasta. Zaproponował, że przyjmie pracę pod warunkiem, że będzie mógł pracować w siedzibie firmy w Kalifornii. Firma przystała na jego warunek. Na podsumowanie tego rozdziału dodam, że w większości opracowań na temat pana Sandersa, jakie przyszło mi przeczytać pracując nad tym materiałem, pada pewne słowo, które miało opisywać jego charakter. To słowo to flamboyant, czyli tłumacząc na nasz ostentacyjny. W 1896 roku w miejscowości Oneonta w stanie Nowy Jork na świat przychodzi Sherman Fairchild. W przyszłości firmy, które będą w jego posiadaniu, odegrają kluczową rolę w rozwoju całej naszej cywilizacji. Biznesy pana Shermana, a było ich ponad 70, dały nam takie wynalazki jak mechanizm synchronizujący lampę błyskową w aparacie z migawką, czy pierwszą konsolę, która wykorzystywała kartridż jako nośnik danych. Istnieje duża szansa, że większość zdjęć Warszawy z lotu ptaka z okresu II wojny światowej były wykonane sprzętem produkowanym przez firmę Shermana, która się w tym specjalizowała. Mowa o firmie Fairchild Camera and Instrument Corporation, która miała kontrakt na dostarczanie sprzętu Armii Stanów Zjednoczonych. Mam dla Was jeszcze małą ciekawostkę, a właściwie to wcale nie taką małą. Otóż ojciec Shermana był jednym z założycieli firmy IBM. A właściwie firmy Computing Tabulating Recording Company, która później stanie się IBM-em. Po śmierci ojca w 1924 roku Sherman był największym udziałowcem w IBM-ie i taki stan utrzymywał się aż do śmierci Fairchilda w 1971 roku. Przeskakujemy do roku 1947. Wtedy to w laboratoriach Bella wynaleziony został tranzystor. To, co działo się dekadę później, dobrze opisuje książka Slingshot autorstwa Hectora Ruiza, który piastował kiedyś najwyższe stanowisko w AMD. Kilku naukowców poszło o krok dalej w tym rozwoju, nie pracując razem, ale zmierzając w tym samym kierunku. Ci badacze zaczęli się zastanawiać, co by było, gdybyśmy mogli umieścić kilka takich tranzystorów na jednym chipie? Teraz skupimy uwagę na wydarzeniach, jakie miały miejsce w firmie Fairchild Semiconductor, która była dywizją większej firmy, o której już wspomniałem, czyli Fairchild Camera and Instrument. Nie chcę rozwijać tutaj wątku tzw. zdradzieckiej ósemki, bo ta historia zasługuje na szersze wyjaśnienie w innym klipie, więc streszczę szybko, że firmę Fairchild Semiconductor tworzyli uciekinierzy z firmy Shockley Semiconductor Laboratory.
Ech, połamię sobie język na tych nazwach. Organizacja ta była prowadzona przez noblistę Williama Shockleya i powstała już w 1956 roku. William zgromadził wokół siebie grupkę doktorantów i wspólnie chcieli opracować nowe urządzenia wykorzystujące półprzewodniki. Shockley was able to recruit almost anyone he wanted because of his Nobel Prize, and he was considered quite intellect, and he was able to get a lot of these young scientists to go to work for him at Shockley Laboratory Division of Beckman Instruments. To pod jego opieką pracowali ludzie, którzy stworzyli pierwszy tranzystor w laboratoriach Bella, co miało miejsce w 1947 roku, jak już mówiłem. W grupie szybko zaczęło iskrzyć. Shockley był fatalnym szefem, który nie miał pojęcia o prowadzeniu firmy, a jego styl menedżerski można podsumować słowem autorytatywny. Pracownicy wspominają, że kazał im nagrywać wszystkie rozmowy i zabraniał rozmawiać o wynikach swojej pracy nawet wśród pracowników, co było trudne, bo pracowali na niewielkiej przestrzeni. Jednak największe starcie z pracownikami przyszło z dniem, kiedy Shockley zażądał, aby wszyscy pracownicy poddali się badaniu z wykrywaczem kłamstw. Ci odmówili. W końcu 8 kluczowych pracowników dało mu ultimatum: zostaną, jeśli zrezygnuje ze stanowiska. Ale ten nie chciał tego słyszeć, więc młodzi doktoranci postanawiają odejść i przy wsparciu finansowym Shermana Fairchilda zakładają firmę Fairchild Semiconductor. Shockley powie później, że ich odejście to nic innego jak zdrada. Oto jak prezentowała się zdradziecka ósemka. Te dwa nazwiska pewnie wam coś mówią. Tak, to założyciele Intela. O czym później? Warto podkreślić, że Noyce jest uznawany za jednego z ojców układu scalonego. Pierwszy był pan Jack Kilby z Texas Instruments, ale wyprzedził Noyce'a jedynie o pół roku. A jeśli macie wolnych ponad 600 zł, to możecie skusić się na książkę pana Bolojeka pod tytułem History of Semiconductor Engineering. Przeczytałem jedynie streszczenie książki i zapowiada się naprawdę dobrze, a jej haczykiem jest to, że wywraca ona historię powstania półprzewodników do góry nogami, między innymi dodając do historii szereg innych postaci niż te, o których wiemy. Pozycję reklamowano hasłem: powiedziano nam, że Kilby z TI i Noyce z Fairchilda to zrobili. Więc po co nam kolejna książka z historią półprzewodników? Bo nie powiedziano nam prawdy. Książka została wydana w 2006 roku i nie wiem, dlaczego jest taka droga, ale jak kiedyś stanieje albo pojawi się na Archive.org, to z pewnością oddam się lekturze i może nawet powstanie z tego film. Wracamy do tematu. Po załatwieniu wszystkich formalności zespół od razu zabrał się do pracy. Był 1957 rok. Na start postanowili zająć się produkcją tranzystorów MESA, wynalezionych wcześniej w laboratoriach Bella. To miało dać stabilny przypływ gotówki, a dział R&D miał w tym czasie zająć się opracowywaniem alternatyw. I opracowano ją szybko, bo już w 1959 roku firma dysponowała tzw. technologią planarną. Dzisiaj nie brakuje głosów mówiących, że planarna technologia była tak samo wielkim przełomem jak sam tranzystor. Pozwolę sobie zacytować słownikową definicję terminu. Technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, tranzystorów diod i innych, w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie powierzchni płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego. Kilka lat po starcie wewnątrz firmy zaczęły pojawiać się konflikty. Naprzeciwko siebie stanęli Moore oraz Herney. Ten drugi był niezadowolony z tego, że jego pomysły nie są traktowane tak poważnie, jak pomysły reszty zespołu, głównie te Moore'a. Co istotne, Herney stał za opracowaniem technologii planarnej. Wiele lat później Moore stwierdzi, że to nieprawda i że technologię wymyślił ktoś tam, jakiś szeregowy inżynier. Innym razem niejaki Robert Norman chciał złożyć wniosek patentowy na opracowaną w Fairchild pamięć półprzewodnikową. Na co Moore odpowiedział: jest to pomysł tak śmieszny, że złożenie wniosku byłoby stratą firmowych pieniędzy. W firmie dochodziło do coraz większej ilości konfliktów. Nie będziemy teraz skupiać się na tym szczegółowo, domyślacie się, w jakim materiale to zrobimy. Nastał rok 1961. Zdradziecka ósemka podzieliła się na pół, czyli mamy dwie zdradzieckie czwórki. Pierwsza część z Herneym na czele opuszcza firmę i dołącza do zespołu Amelco, które dopiero zostało kupione przez Teledyne Technologies. Kolejne lata były bardzo udanymi dla Fairchilda. Do 1965 roku byli liderami w swoim segmencie.
Jednak jak to zwykle bywa, po kilku tłustych latach zaczęły pojawiać się problemy. W 1967 roku firma była już pod kreską i zaczęły się mnożyć nowe konflikty. Jerry wspomina, że pod koniec jego obecności w firmie w zakładzie było bardzo biednie. Brakowało im chociażby aparatury testowej i tym samym on, jako sprzedawca-marketingowiec, nie mógł zagwarantować, że chip będzie sprawny. A nie zapominajmy, że proces technologiczny był wtedy daleki od idealnego i duża część chipów trafiała do kosza. Panowie Moore i Noyce postanowili odejść i założyć kolejną firmę. Co ciekawe, pieniądze na jej stworzenie pozyskali m.in. od kolegów, z którymi byli poróżnieni. I tak powstała firma Intel. Istotne w historii powstania AMD jest to, że Fairchild Semiconductor w pewnym okresie czasu dominowało na rynku półprzewodników, a wysoką sprzedaż zapewniał m.in. bohater pierwszego rozdziału, Jerry Sanders, który zaczynał w firmie jako sprzedawca i po kilku latach został awansowany na szefa marketingu. Zanim przejdę dalej, małe ogłoszenie techniczne. W dalszej części materiału, mówiąc o Fairchild Semiconductor, będę się wspomagał akronimem FS. Sanders siedział w pierwszym rzędzie tamtych wydarzeń, doskonale wiedział, jak chodliwym towarem są chipy i wiedział, którzy członkowie zespołu są wartościowi, czyli którymi warto się otoczyć. W różnych źródłach znalazłem lakoniczną informację, że Sanders rzucił pracę w FS, bo chciał iść w ślady założycieli Intela, ale nie była to prawda. To znaczy ta pierwsza część. Sanders nie rzucił pracy, a został zwolniony, a jego szef, który wypchnął go z firmy, zapytany o sytuację, powiedział, że nigdy nie zdradzi, dlaczego to zrobił. You know, I had to fire him. I won't tell you why, and I'll take it to my grave. Szczęśliwie sam Sanders uchylił robka tajemnicy. Wyglądało to tak. Omówienie tego wątku nie jest specjalnie istotne i zajęłoby mi dłuższą chwilę, więc daruję to sobie. Z drugiej strony nie czuwa nade mną plan wydawniczy czy czas antenowy, więc jednak opowiem, o co chodziło. W 1968 roku w strukturach Fairchild pojawił się nowy CEO, niejaki Lester Hogan. Pan ten był swego czasu asystentem Shockley'a. Pamiętacie, to ten od Wykrywacza Kłamstw. Co ciekawe, przechodząc do Fairchilda z Motorola, Lester zabrał ze sobą kilku pracowników wyższego szczebla, na co Motorola zareagowała pozwem o wykradanie tajemnic handlowych. Przegrali, ale to nieistotne dla tej historii. W każdym razie w FS pojawili się nowi ludzie, kojarzeni jako ci z Motorola. Główni zainteresowani mieli na siebie inne określenie – Hogan's Heroes. Lester przyznał, że niechętnie zrezygnował z ciepłej posady w znanej na całym świecie korporacji. Zmienił zdanie, jak poznał Boba Noyce'a. Niestety nie było im dane pracować długo razem, bo panowie Moore i Noyce w tym samym roku odeszli z FS. Jerry natomiast nie myślał o odejściu, wręcz przeciwnie, awansował, dostał trochę akcji firmy i jak twierdzi, pomrukiwano o uczynieniu go szefem FS. Warto podkreślić, że Sanders był lojalnym i oddanym pracownikiem firmy. Któregoś dnia, do czego sam przyznał się w wywiadzie, powiedział do swojej żony Lindy: chcę być bogaty i niezależny, i jeśli będę musiał wybierać pomiędzy tobą a Fairchild, przegrasz. Niestety Jerry i Lester nie dogadywali się najlepiej. Nasz bohater często upominał swojego szefa, że robi coś źle. Pewnego razu wybrali się na spotkanie do firmy DEC. Później firma zmieniła szyld na Digital, a później była pod władaniem Compaq, czyli obecnie HP. Jerry wyjaśnił wcześniej Lesterowi, jaka powinna być ich strategia podczas rozmowy z DEC, którzy byli zainteresowani ich chipami. Sanders z zespołem chcieli zaproponować DEC-owi w miarę nową klasę cyfrowych układów scalonych TTL, czyli logika tranzystorowo-tranzystorowa, cechujących się stopniem scalenia MSI, czyli mówimy o średniej skali integracji, co przekłada się na 100 bramek logicznych na chip. Jeśli chcecie poczytać więcej o tym technicznym mambo jumbo, to umieszczam linki w opisie. W tej konkretnej sytuacji mówimy o chipach serii 9300. Były to specjalne chipy zaprojektowane z myślą o komputerach, które były wtedy przecież nowością. Był to zatem produkt innowacyjny, nad którym zespół pracował długo i wszyscy w FS wiedzieli, że nie ma on sobie równych na rynku. Wszyscy, z wyjątkiem nowego szefa w zespole, Lestera. Założyciel DEC, Ken Olsen, który był na spotkaniu, przyznał, że widzi pewien problem, a konkretnie w tym, że ich produkt ma tylko jednego dostawcę, ich właśnie. Podczas gdy konkurencyjne układy od Texas Instrument, konkretnie seria 5474, są produkowane przez wiele firm, przez co dostępność jest większa, nie ma obawy o niedobory itd.
Lester zapytał Olsena, to co możemy zrobić, aby dobić targu? Na co Olsen powiedział, że najlepiej to gdyby zapomnieli o swoim projekcie i zdecydowali się robić chip na licencji od Texas Instruments. Lester zgodził się od razu, a po spotkaniu podszedł do Sandersa i zapytał go, co szczerze myśli o nowej umowie. Na co usłyszał odpowiedź? Myślę, że właśnie pogrzebałeś firmę. Ta sytuacja nie była podobno bezpośrednią przyczyną zwolnienia. Jakiś czas później Sanders zgłosił się do Lestera z propozycją objęcia kierowniczego stanowiska na DFS. Tutaj dopowiem, że Lester był szefem Fairchild Camera and Instruments i jedynie tymczasowo pełnił funkcję szefa Fairchild Semiconductor, która była firmą córką większej firmy. Lester nie powiedział nie i obiecał, że Jerry będzie brany pod uwagę. Jednak na odchodne zapytał, a co jeśli nie zostanie wybrany na to stanowisko? Młodzieńczy umysł Sandersa podsunął mu tylko jedną odpowiedź. W takiej sytuacji nie ręczę za siebie. Ludzie na górze, m.in. niejaki Wilfred Corrigan, człowiek nieformalnej grupy bohaterów Hogana, o której już mówiłem, odebrał słowa Jerry'ego jako groźbę i tak nasz bohater pożegnał się z firmą Fairchild Semiconductor. Kolejna wersja mówi, że Hogan zwolnił Sandersa, bo ten ociągał się z przygotowaniem nowego katalogu z produktami firmy. Jednak jest to bardzo mało prawdopodobny powód, bo rzucał też złe światło na zwalniającego, więc podaję ten powód jedynie jako ciekawostkę. Jest jeszcze jedna wersja, podobno któregoś dnia Jerry zjawił się na spotkaniu z IBM-em, ważnym spotkaniu, w ich siedzibie, w różowych spodniach. Przez jego przełożonych miało to być odebrane jako próba alienacji klienta, ale sam nie wiem, czy można to uznać za wiarygodny powód zwolnienia z pracy. Ponownie podaję to tylko jako ciekawostkę, bo ten motyw w książkach często się przewija, ale też równie często jest zaznaczane, że nie była to prawda. Według Jerry'ego najbardziej prawdopodobna wersja to ta z pogróżkami, więc tego się trzymajmy. Zakłady Fairchild Semiconductor były w istocie kuźnią talentów, która to kuźnia z czasem była coraz gorzej zarządzana, co z kolei sprawiało, że odłączali się od niej ludzie, dając początek nowym bytom, co wyszło nam wszystkim na dobre. W sierpniowym wydaniu magazynu Business Week z 1997 roku można znaleźć taką ładną grafikę z zaznaczonymi wszystkimi koneksjami. Jak widzicie, Fairchild Semiconductor dało początek wielu znanym firmom, a firmy te są niekiedy nazywane w zagranicznych mediach mianem Fairchildren. Jeśli czujecie niedosyt i chcecie dowiedzieć się więcej o kulisach pracy w tej firmie, to odsyłam Was do dokumentu Fairchild – The Fairchild Chronicles. Film został zrealizowany w 2005 roku i trwa niespełna 3 godziny. Link, gdzie można go obejrzeć, umieszczam w opisie. Oto fragment tego filmu, w którym Jerry, założyciel AMD, przypomnę, opowiada o tym, jak spotkał po raz pierwszy jednego z późniejszych założycieli Intela, Roberta Noyce'a, co miało miejsce podczas tej rozmowy rekrutacyjnej, na którą poleciał od niechcenia. And then I met Bob Noyce and my world changed. This was the smartest man I'd ever met in my life. He was congenial, you know, he was engaging, and he was just so smart. And we talked about the things they were doing, and I thought to myself, gosh, I just really have to go to work for this company. O bliskiej relacji dwóch panów ciekawie pisze Michael S. Malone w książce The Intel Trinity. Jedyną osobą, która zawsze broniła i szanowała Jerry'ego Sandersa, był Bob Noyce. To pokazuje, jak spostrzegawszy był Noyce jako przywódca, bo dostrzegł wielkość tego wygadanego dzieciaka na długo przed tym, zanim zrobił to ktokolwiek inny i konsekwentnie awansował go w organizacji. Noyce traktował Jerry'ego jak dzikiego, ale ukochanego syna, a Sanders, który spędził całe życie w poszukiwaniu wzorca w postaci ojca, znalazł go w Bobie Noyce'u. Magnetyczna osobowość Jerry'ego przyciągnęła do siebie kilku specjalistów. Skład widzicie właśnie na ekranie. Wszyscy byli pracownikami Fairchild. Zabawne, jeśli można w tym kontekście użyć takiego słowa, wyglądał nekrolog pana Johna Carreya, który zmarł na udar w 2017 roku. Założyciel i dyrektor naczelny AMD, a później dyrektor generalny Integrated Devices Technology, dwóch firm produkujących półprzewodniki, nigdy nie posiadał komputera, telefonu komórkowego, ani adresu e-mail. Zatem 1 maja 1969 roku powstaje AMD, Advanced Micro Devices. Co ciekawe, jeszcze chwilę wcześniej firma przedstawiała się potencjalnym inwestorom jako Sanders Associates. Firma posiadała talent, ale nie posiadała pieniędzy, a przemysł, w którym chcieli działać, do najtańszych nie należał. Bob Noyce zawsze mówił, że zebranie 5 milionów dolarów zajęło firmie Intel 5 minut. Cóż, mi zebranie 5 dolarów zajęło 5 milionów minut.
podsumował tamten okres Sanders, a w książce The Chip War czytamy: Jerry zebrał 8 milionów amerykańskich dolarów, ale przeczołgał się z jednego końca Wall Street na drugi, żeby to zrobić. Pierwszą osobą, do której zwrócił się Sanders z prośbą o fundusze, był niejaki Arthur Rock, który wcześniej w mgnieniu oka pomógł zgromadzić kapitał dla Intela. Rock stwierdził jednak, że jest już za późno, bo rynek jest nasycony. Jerry nie chciał odpuścić i wtedy Rock powiedział mu definitywne nie. Dodając, że ze wszystkich firm, które wsparł finansowo, klapę odniosły tylko te dowodzone przez marketingowców. Auć. W chwili desperacji Jerry doczołgał się nawet do siedziby Intela. Co prawda nie osobiście, ale wysłał tam prawnika, który spotkał się z Noisem i miał do niego dwa pytania. Czy oni, czyli Intel, jako firma z większym doświadczeniem, rocznym, ale zawsze coś, mogą im polecić kancelarię prawniczą, która zna się na meandrach półprzewodnikowego prawa. Noise zaproponował kilka firm, ale finalnie AMD zdecydowało się na usługi tego prawnika, którego wysłali do Intela. Jednak zanim to nastąpiło, spotkali się ze wszystkimi kancelariami poleconymi przez Noisa. Drugim pytaniem, jakie padło z ust prawnika do Noisa, było: Spare some change. Tak, AMD przyszło po pieniądze do Intela, aby zacząć biznes dokładnie w tym samym segmencie, w którym działał Intel. I wiecie co? Noise dał im te pieniądze. Dlaczego to zrobił? Nigdy się nie dowiemy, bo pan Noise już nie żyje. Ale trzeba podkreślić, że była to dziwna decyzja. Pomijając fakt, że dawał pieniądze na rozruch biznesu, który miał z nimi konkurować, to Noise dobrze wiedział, z kim ma do czynienia. Nazwisko po nazwisku były to osoby, które on sam odrzucił jako potencjalnych członków pierwszej kadry Intela. Sanders i reszta ekipy mieli czas na zebranie początkowego finansowania do 20 czerwca do godziny 17. Ostatniego dnia troje członków zespołu zjawiło się w biurze firmy inwestycyjnej podliczyć czeki zebrane od tych, którzy uwierzyli w ich biznes. Choć był to dopiero początek, to dla nich była to w pewnym sensie meta. Koniec biegu z przeszkodami, którymi były drzwi, do których musieli zapukać, aby poprosić o pieniądze. A zapukali ponoć do wszystkich. Zabrakło im 20 tysięcy dolarów, a do deadline'u było pół godziny. Przez następne 20 minut cała trójka i ich dwaj doradcy z grupy kapitałowej siedzieli w chorej ciszy, wpatrując się w siebie. O 16.55 przybył posłaniec z kopertą. Wewnątrz znajdował się czek na 25 tysięcy dolarów od prywatnego inwestora z hrabstwa Bucks w Pensylwanii. Z 5 minutami i 5 tysiącami dolarów na plusie AMD zaczęło działać. Czytamy w książce Inside Intel Tima Jacksona. Tak czy inaczej udało się zebrać środki, a pod koniec roku 69 w prasie pojawiła się pierwsza reklama AMD przedstawiająca założycieli. Nie przejmujcie się, później w kwestii reklamy AMD się rozkręci. Przypomnijmy sobie szybko, czym żył świat w 1969 roku. To w tym roku ukazał się 9. studyjny album Beatlesów, Yellow Submarine. Na ekranach kin wyświetlany był 6. film z Jamesem Bondem, w tajnej służbie jej królewskiej mości, ale wydarzeniem numer 1 na całym świecie było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Początki były skromne. Firma tymczasowo mieściła się w budynku, w którym wcześniej cięto dywany, a sprzęt potrzebny do produkcji był w większości wypożyczony. Natomiast biurka, przy których siedzieli pracownicy, były używane. Wcześniej ich posiadaczem był Bank of America. Ale Jerry się nie zniechęcał. Okres początkowy wspomina słowami: Chciałem założyć firmę w oparciu o to, co jest słuszne, a nie o to, kto ma rację. Praca posuwa się szybko do przodu. Jeszcze w 1969 roku zaprezentowano układ AM9300. Był to 4-bitowy rejestr przesuwający, wykonany w procesie MSI. Na początku swojej działalności firma produkowała też inne układy, ale żaden nie był ich autorskim projektem, a były tak zwanym drugim źródłem dla Fairchilda i National Semiconductor, czyli jeszcze innego wielkiego amerykańskiego producenta chipów, którego nazwa jest trochę myląca, bo pierwsze fabryki otwierali w Hongkongu, Singapurze, Malezji i Tajlandii. Szybko wyjaśnię, czym było owe drugie źródło, bo ten termin zacznie się pojawiać coraz częściej w tym materiale. Otóż zdarzało się tak, że niektóre układy były tak popularne, że producent takiego chipu nie nadążał z produkcją. W takiej sytuacji udzielał licencji innej firmie na produkcję chipu i robiono to chętnie. W końcu każdy producent chciał, aby rynek był zdominowany przez jego produkty.
Bywało też tak, że firma pierwsza była zmuszana przez większego odbiorcę do udzielenia licencji firmie drugiej, bo taki odbiorca nie chciał ryzykować, że chipu zabraknie na rynku, albo że jakaś firma będzie miała monopol i tym samym będzie windować ceny. Teraz w historii powinniśmy zajrzeć do Intela. Firma w pierwszych latach swojej działalności również nie próżnowała. To, co nas interesuje najbardziej, to fakt, że Intel w 1974 roku wypuścił na rynek procesor 8080, chętnie wybierany do wielu projektów. I tak do akcji wkracza pani Ashauna Haley, utalentowana inżynierka. Lata później to jej program H-Spice będzie standardem w dziedzinie symulowania obwodów elektronicznych. Pani Ashauna zajmowała się inżynierią wsteczną, zawodowo, pracując w Xeroxie razem ze swoim bratem Kimem. Xerox pozwoli nam spędzić cały rok na rozbieraniu na części wszystkich mikroprocesorów dostępnych wówczas na rynku. Kiedy rodzeństwo postanowiło odejść z firmy, na ich biurko trafiła przedprodukcyjna próbka procesora Intela 8080. Ostatniego dnia wzięłam układ i napstrykałam 10 rolek kolorowego filmu na aparacie Leica, który był podłączony do mikroskopu, po czym przeprowadzono z nami rozmowę pożegnalną i ruszyliśmy w drogę. Tego lata dostaliśmy duży kawałek kartonu po lodówce i ułożyliśmy na nim mozaikę z 8080. Było to około 300 lub 400 zdjęć, które złożyliśmy w całość. Prześledziliśmy logikę, tranzystory i inne elementy, a potem postanowiliśmy pojechać do Doliny Krzemowej i sprawdzić, czy jest tam ktoś, kto chciałby poznać ten rodzaj technologii. Był ktoś taki i nie mówimy tutaj jedynie o Jerrym Sandersie. Jednak z braku konkretnych ofert od większych graczy, Haleyowie postawili na mało jeszcze znaną firmkę Advanced Micro Devices. Pozwolili mi zebrać małą grupę ludzi. Wzięliśmy się za stworzenie klonu 8080. Rok później mieliśmy chip 9080 i był to projekt, który dawał nam około 100 chipów na wafel, co stanowiło około 10-krotność wydajności, jaką Intel osiągał na swoich 8080-kach. I do tego proces był 4 razy szybszy. Pani Ashauna wspomina, że koszt wyprodukowania procesora wynosił 50 centów, a firma sprzedawała układy Armii za $700. Jerry Sanders był bardzo zadowolony. Dodała w wywiadzie, który podlinkowałem w opisie. Intel dość szybko zaprzągł do pracy prawników i finalnie AMD zostało... Chciałem powiedzieć ukarane, ale z karą nie miało to nic wspólnego. Skończyło się na skromnej, jak na przemysł, o którym mówimy, sumce $325 000, czyli dzisiejsze $1.6 miliona. I w ramach owej ugody, zawartej w 1976 roku, firma Sandersa otrzymała licencję na produkcję klonu 8080 i tym samym firma już oficjalnie stała się drugim źródłem dla Intela. W dodatku w ramach umowy zgodzono się, że żadna z firm nie będzie ścigać drugiej po sądach za wszelkie naruszenia patentowe, do jakich mogło dojść w przeszłości. To nie koniec dobrych wiadomości dla AMD. Te $325 000 miało być zapłacone w ratach. 25 tysięcy na dzień dobry i w każdym kolejnym roku $75 000. Co ciekawe, Intel wszczął wewnętrzne śledztwo odnośnie tego, kto przekazał AMD projekty procesora. Ustalono, że prawdopodobnie jeden z pracowników technicznych. Lol. Swoją drogą, my też mieliśmy swojego klona 8080. Mowa o chipie MCY7880, produkowany przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników Unitra CEMI. Można go było znaleźć na przykład w komputerze Mera 6052, ale to historia na inną okazję. Wiem, mówię to często. Brat bliźniak pani Ashauny, Kim, który również podjął pracę w AMD, wspomina pewną zabawną historię. Otóż po sklonowaniu 8080 postanowił przyjrzeć się promom, a konkretnie modelowi 1702, który był produkowany przez Intela. Wsteczna inżynieria doprowadziła go do modelu, który był w stanie trzymać dane przez jakieś 3 tygodnie przy temperaturze pokojowej. Jednak specyfikacja wymagała trzymania danych przez 10 lat przy około 30 stopniach Celsjusza. Zespół przeprowadził wiele prób udoskonalając projekt, ale cały czas nie udawało się uzyskać wymogów specyfikacji. Kim doszedł do wniosku, że w przepisie, jaki kuchcą, brakuje im już tylko jednej rzeczy – na jaką temperaturę nastawić piekarnik. Konkretnie chodziło o temperaturę tzw. oxide grout. Opowiedział o tym jednej z pracownic, która przyszła do firmy z Intela. Ta zaproponowała mu, aby po prostu zadzwonił do fabryki Fab3 i zapytał ich. Zadzwoniłem więc do Fab3 w Intelu i zapytałem,
jaką temperaturę mają piece, a oni odpowiedzieli, że 433 stopnie. Powiedziałem, dziękuję. Ta krótka rozmowa telefoniczna kosztowała Intela bardzo dużo pieniędzy i nadejdą lata, że to AMD będzie pionierem w dziedzinie EEPROM-ów. Wypuszczą jako pierwsi kostkę pół megabitową w 1984 roku, a następnie jako pierwsi zaprezentują wersję 1 megabit, dwa lata później. Mam jeszcze taką ciekawostkę, ta fabryka Intela Fab 3 zasłynęła z tego, że była pierwszym zakładem produkującym zaawansowane chipy, gdzie pracownicy musieli chodzić w tych charakterystycznych kombinezonach, które dzisiaj są powszechnie stosowane w każdej takiej fabryce. Wtrącę jeszcze, że osoba, która rozmawiała z rodzeństwem Haleyów przeprowadzając wywiad, podsumowała usłyszane rewelacje słowami: jak dotąd przyznaliście się do kradzieży własności intelektualnej z firmy Xerox, a teraz z Intela. To jest nagrywane. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Haleyowie nie obawiali się konsekwencji prawnych i można dojść do wniosku, że byli wręcz dumni. Wspominają, jak spotykali się przy alkoholu z przedstawicielami innych firm i jaki mieli ubaw, jak tamci próbowali dojść do tego, jakim cudem AMD odnosiło takie sukcesy. Twierdzą też, że po kilku kolejkach inżynierom rozwiązywały się usta i czasami sami zdradzali sekrety firmowe, co miało być standardem w Dolinie Krzemowej w tamtych czasach. Nie nazywało się tego sprzeniewierzeniem własności intelektualnej. Nazywało się to drinkiem w Wagon Wheel. Wagon Wheel to nazwa kultowego lokalu, który został otwarty w 1962 roku. Mieścił się w Mountain View i wygląda dzisiaj tak. Niestety już nie wygląda. Lokal został zamknięty z końcem roku 1999, a teren zrównano. Przez lata krążyła plotka, że pomysł na stworzenie Intela narodził się właśnie tutaj. Jednak wysoko postawiona osoba w firmie twierdzi, że ten pomysł narodził się w domu jednego z dwóch głównych założycieli. Wszystkie większe firmy w przemyśle, o którym mówimy, były w pobliżu tej knajpy restauracji, a taki Intel nie posiadał swojej stołówki, przez to większość pracowników stołowała się właśnie tutaj. Z Wagon Wheel wiąże się jeszcze jedna ciekawostka. Podobno to tutaj twórca Atari, Nolan Bushnell, zainstalował jedną z pierwszych maszyn Ponga. Aby zagrać, potrzebna była moneta. Po jakimś czasie właściciel restauracji zadzwonił do Nolana z informacją, że automat nie działa. Po przybyciu okazało się, że wnętrze Ponga jest przepełnione monetami i mechanizm się zaciął. Wagon Wheel odegrało w Dolinie legendarną rolę. Ludzie spotykali się tam i rozmawiali o problemach technicznych. To przeraziłoby prawnika zajmującego się własnością intelektualną. Powiedział David Loves z Computer History Museum w wywiadzie dla LA Times. Rodzeństwo idzie dalej w swoich przemyśleniach i dochodzi do wniosku, że podkradanie sobie własności intelektualnej również w ramach zmiany pracy, czyli inżynier zabiera tajemnicę firmy A i idzie do firmy B, mogło wyjść całej Dolinie Krzemowej na dobre. Bo skoro robili to wszyscy zarówno tracili, jak i zyskiwali. A technologia piała się dzięki temu szybciej do góry. Za to w Europie czy Japonii, gdzie mądrych ludzi nie brakowało, nie podkradano sobie odkryć na taką skalę i tamtejsze firmy nigdy nie były taką potęgą w tej dziedzinie. Kiedy inżynier przechodzi z jednej firmy do drugiej tak często jak w Dolinie Krzemowej, nazywamy to krzyżowym zapłodnieniem. Czasami policja ma na to inne słowo. Kradzież. Kradzież. Ale nie znam nikogo, kto by odszedł z jakiejś firmy i nie zabrał ze sobą czegoś, czy to namacalnego, czy niematerialnego. I to jest to, czego cała branża potrzebowała, aby się rozwijać. Żegnamy w tej historii rodzeństwo Haleyów, a na koniec mam dla was jeszcze jeden cytat pani Ashawny, który nie dotyczy AMD, ale pewnie nie będę miał nigdy okazji, aby go przytoczyć, więc zrobię to teraz. Dotyczy jej programu H-Spice, o którym już mówiłem, a dokładnie o tym, jak pani Ashawna próbowała go wycenić. Zaczęliśmy od 15 tysięcy dolarów i nie sprzedaliśmy żadnej kopii H-Spice. Podbiliśmy cenę do 20, również nie sprzedaliśmy żadnego egzemplarza. Podbiliśmy do 25 i sprzedaliśmy jeden egzemplarz. Potem ustaliliśmy cenę 30 tysięcy dolarów i sprzedaliśmy setki egzemplarzy. Istnieje więc pewien poziom cenowy, którego ludzie oczekują, bo myślą, że coś właśnie tyle powinno kosztować. Muszę dodać małe wyjaśnienie. Miałem o tym nie mówić, bo nie wpływa to na historię, ale doszedłem do wniosku, że będzie to istotna informacja dla tych z was, którzy chcieliby zapoznać się z materiałem źródłowym, który podlinkowałem. Otóż Ashawna urodziła się jako Shawn. W chwili udzielania wywiadu przedstawiała się właśnie jako Shawn.
a Shauna była pionierką w kwestiach równości płci, zmarła w 2011 roku w wieku zaledwie 62 lat. Pozostawiła w spadku 10 milionów dolarów do rozdzielenia na różne organizacje non-profit, m.in. Bank Żywności czy organizacją, która walczyła o legalizację marihuany. Wracamy do tego, co działo się w AMD, a działo się dużo dobrego. Biznes się kręcił. Sanders w drugiej połowie lat 70. był już bardzo bogatym człowiekiem. Ten cytat z początku tego materiału został zaczerpnięty ze zdjęcia, jakie zdobiło wywiad, którego szef AMD udzielił magazynowi New York 16 maja 1977 roku. W wywiadzie dziennikarz zauważa, że był on przeprowadzony w posiadłości Sandersa w bogatej miejscowości Atherton. Zacytuję Wikipedię. Atherton jest znany ze swojego bogactwa. W 1990 i 2019 roku Atherton był klasyfikowany jako mający najwyższy dochód na mieszkańca wśród amerykańskich miast o populacji od 2,5 do 9999 i jest regularnie uznawany za najdroższy kod pocztowy w Stanach Zjednoczonych. Warto dodać, że Jerry posiadał jeszcze posiadłość w Malibu, a do tego w garażu dwa Mercedesy i Rolls-Royce'a. A jako ciekawostkę dodam, że obecnie mieszka w Los Angeles w takim oto domu. We wspomnianym wywiadzie Sanders mówi o sobie tak. Jestem potężnym komputerem, geniuszem, perfekcjonistą i wymagam od innych perfekcji. Nie mogę wyrzucić moich dzieci, jeśli nie zostaną mistrzami tenisa, ale lepiej dla ludzi, którzy dla mnie pracują, aby osiągali mistrzowskie wyniki. Miał wtedy troje dzieci i ponad 3000 pracowników. Dziennikarz zauważa, że AMD radzi sobie fenomenalnie. Wyniki finansowe do pozazdroszczenia i w swoim segmencie rynku są jednym z kluczowych graczy. Cokolwiek mam, to za mało. Nie mam Ferrari, willi w Saint-Tropez, ani obrazu Renoira. Jestem mikromilionerem, a to nie wystarczy, abym miał wszystko co najlepsze. A tego właśnie chcę. Po lekturze tego wywiadu naprawdę trudno wyrobić sobie dobre zdanie o Jerrym. Zarabiał wtedy 200 tysięcy dolarów rocznie, czyli niecały milion dzisiaj. Dziennikarz zapytał, co by się stało, gdyby zarabiał 200 milionów. Sanders odpalił. Wtedy ciebie by tu nie było. Nie zgodziłbym się na rozmowę z tobą. Kto by cię potrzebował? Przez kolejne lata AMD będzie rozwijać swoją ofertę produktów. W tamtych czasach firma miała ich ponad 200, z czego zaledwie 1/4 to własne projekty, a resztę produkowali jako drugie źródło. Już w roku 1975 AMD rozpoczęły żywot serii chipów z rodziny AM2900. Była to liczna rodzina, a jej część była tak popularna, że AMD udzielało licencji na produkcję układów innym firmom. Co ciekawe, rosyjski wariant był produkowany do 2016 roku. Seria AM2900 to mikroprocesory 4-bitowe, a ich architektura nosiła nazwę BSM, co było akronimem od Bit Slice Microprocessor. Produkowano wiele wariantów od 1 MHz do 20, a w późniejszym okresie nawet do 32 MHz. Układy te były sercem dla wielu komputerów z tamtej epoki. Warto wymienić GEAC 8000, Lilith czy GETS 4060. Było też wielu producentów, którzy stosowali 4 procesory AM2901, tworząc tym samym maszynę 16-bitową. Na przykład taki Tektronix 4052 albo Data General Nova 4 czy Pixar Image Computer. Układy z tej rodziny można też znaleźć w kilku maszynach arcade produkcji Atari, w szczególności w grze iRobot, która była pierwszym komercyjnym tytułem, w którym zastosowano wypełnione poligony. Wcześniej gracze widzieli jedynie siatkę. Następcą tego układu będzie RISC-owy AM29000, ale ten procesor pojawi się na rynku dopiero w 1988 roku, czyli już po premierze 386, więc nie zaliczam go do historii powstania AMD. Nie zaprzeczam jednak, że poświęcę mu kiedyś dedykowany odcinek, bo to fajny procesor i chyba już trochę zapomniany. Warto wspomnieć o układzie FPU o nazwie AM9511, który trafił na rynek jakoś w okolicy 79 roku. To co jest ciekawe w tym chipie, to fakt, że tym razem to Intel był drugim źródłem dla AMD przy jego produkcji. Pod koniec lat 70. firma pozwalała sobie na coraz śmielsze reklamy. Nierzadko drwiąc z konkurencji, oberwało się m.in. Texas Instruments oraz Intelowi. Na żarty pozwalali sobie też projektanci układów. Ciekawy przypadek z tamtego okresu odkrył Evil Monkeys Designs, który prowadzi bloga, TikToka i ma też kanał na YouTubie. Link do jednego z tych źródeł znajdziecie w opisie.
Otóż przeglądając instrukcję do starych chipów, natknął się na podejrzane kształty na zdjęciu schematów do 8-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego AM6080. Po dokładnej analizie na żywym pacjencie okazało się, że można tam znaleźć ludka biegnącego w stronę słońca oraz autobus z cyferkami. Rozumiecie? Serial bus. W późniejszych chipach AMD też znalazło się trochę miejsca na easter eggi, oto Sonic na chipie ADSP2181. Wracamy do tematu. Mamy przełom lat 70. i 80. Prasa branżowa cytowała wtedy słowa Sandersa, które lubił często powtarzać. Technologia wytwarzania półprzewodników to dzisiejsza ropa naftowa, a ludzie, którzy kontrolują ropę, będą kontrolować przemysł elektroniczny. Kolejnym wielkim wydarzeniem w historii firmy jest wejście IBM-a na rynek komputerów domowych. Jak pewnie wiecie, pierwszym IBM-owskim PC-tem był model 5150, w sercu którego znajdował się mikroprocesor Intela 8088. IBM zdecydował się na produkt Intela pod warunkiem, że firma zapewni drugie źródło dla 8088. Powód oczywisty, IBM nie było małą firemką. Planowali sprzedać wiele egzemplarzy komputerów i nie mogli sobie pozwolić na nagły brak chipów. Jako iż Intel współpracował wcześniej z AMD, postawili właśnie na nich. W 1981 roku podpisano kolejną umowę odnośnie współpracy technologicznej, wymianie wiedzy itd. Przynajmniej tak brzmi wersja politycznie poprawna, czyli że Intel ufał AMD i postawił właśnie na firmę Sandersa. Prawda może być jednak inna, o czym możemy przeczytać w książce Inside Intel Tima Jacksona. IBM przystawił pistolet do skroni Andy'ego Groove'a i powiedzieli mu, że ma podpisać umowę z Sandersem, jeśli chce, aby w PC-cie znalazł się 8088. Miało to być spowodowane tym, że IBM zorganizował spotkanie z AMD jakiś czas wcześniej. Celem miała być prezentacja technologii AMD, ich możliwości i plany na przyszłość. Najwyraźniej firma wywarła tak dobre wrażenie na IBM-ie, że ci postanowili nacisnąć na Intela, aby to właśnie AMD stało się drugim źródłem dla 8088. Takiej wersji trzyma się też AMD. Dzisiaj na ich stronach internetowych można dowiedzieć się, że AMD owszem, było drugim źródłem, ale nie dla Intela, tylko dla IBM-a, na ich prośbę. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Wpadły mi w ręce wykłady doktora Jeffa Drobmana, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Kalifornia, a wcześniej był pracownikiem AMD. Twierdzi on, że rozmawiał z Jerrym Sandersem chwilę po podpisaniu umowy z Intelem i Sanders powiedział mu: uważamy, że IBM PC to tylko chwilowa moda. Nie potrwa długo. Prawdziwym powodem, dla którego chciałem podpisać umowę z Intelem, był dostęp do ich procesu CMOS. Drobman nie zgadzał się z Jerrym i postanowił odejść z firmy. Mija rok od premiery pierwszego peceta. Intel wprowadza na rynek procesor 8286 i w tym momencie między firmami zaczyna iskrzyć. To, że wcześniej wyszedł 186, możemy w tej historii przeskoczyć, bo nie był on w 100% kompatybilny z IBM PC i tym samym nie był wielkim sukcesem. 8286 pojawił się na półkach sklepowych dokładnie tego samego dnia, co premiera pierwszego programu Late Night with David Letterman, w którym pierwszym gościem był Bill Murray. Był to pierwszy dzień lutego 1982 roku. Zgodnie z umową Intel nie musiał przekazywać AMD planów nowego procesora, bo umowa go nie obejmowała. Jednak w AMD uważano, że stanie się to automatycznie, bo Intel i tak będzie potrzebował zaufanego drugiego źródła. Firma Moore & Noyce w końcu podpisała nową umowę z AMD, jednak zwlekali z tym jakieś półtorej roku. W tym czasie Intel zdążył zbudować swoją przewagę na rynku i od niechcenia udostępnił firmie Sandersa schematy. AMD miało jednak asa w rękawie. Tak jakby. Otóż Intel produkował 286 o maksymalnym taktowaniu 12,5 MHz, AMD robiło jednak modele z taktowaniem 20 MHz. Miejcie na uwadze, że były to czasy, kiedy komputery kupowało się na dekady. Co z tego, że po drodze wyszedł 386, skoro kosztował dużo, a większość programów nie była w stanie wykorzystać jego mocy. 32 bity? A po co to komu? Taniej więc wychodziło kupno podrasowanego 16-bitowego modelu 286. Firma Harris, która też funkcjonowała jako drugie źródło dla Intela, produkowała nawet modele o taktowaniu 25 MHz. Dodam, że pierwsze modele 386 były taktowane zegarem 12 MHz. Wracamy do tematu. W AMD nikt nie miał wątpliwości. Zagrywka Intela była nieczysta. Zmusiło to nawet firmę do zmiany planów produkcyjnych i przestawienie się na produkowanie układów Zilog Z8000 jako drugie źródło. Swoją drogą, wiecie, że Zilog cały czas istnieje?
Produkują m.in. układy do urządzeń wbudowanych na rynek głównie przemysłowy oraz, z czego są chyba bardzo dumni, bo jest to u nich pierwszy link na stronie, produkują komiksy z kapitanem Zilogiem. Zapewniam, że nie są tak złe, jak może się wam wydawać. Oceniając postawę Intela, musimy brać pod uwagę, że Intel był wtedy inną firmą niż ta pod wodzą Noyce'a i Moore'a. Nowe kierownictwo, na czele którego stał Andrew Grove, było bardzo brutalne względem konkurencji. Firma pozywała wtedy każdego, kto w cudzysłowie zbliżył się do ich procesora z lupą. Standardem był też szantaż. Działało to tak, że Intel groził wszystkim producentom komputerów, że jeśli będą kupować klony, to spadną u nich na sam koniec kolejki, jak pojawi się nowy układ. Dzisiaj wiemy już, że 8286 był ostatnim procesorem, jaki Intel dobrowolnie przekazał AMD i po wypuszczeniu na rynek 386 Intel nie miał zamiaru dzielić się z AMD układem. Umowa została wypowiedziana przez Intela, co sprawiło, że AMD znalazło się w tarapatach finansowych. Bo nie dość, że firma nie dostała schematów 386, to nie mogła już produkować procesorów 286. Jerry postawił więc wszystko na jedną kartę, sklonować 386 i zmierzyć się z Intelem w sądzie. W tym miejscu kończę historię przybliżającą początki firmy AMD. Jeśli jednak jesteście ciekawi, co działo się dalej, to odsyłam do pierwszego filmu, jaki zrobiłem na tym kanale, czyli o historii powstania procesora 386. Materiał skupia się głównie na Intelu, ale mimochodem wątek potyczki z AMD też się tam znajduje. Tutaj dodam jeszcze, że od czasów premiery 386 firmy zaczną ze sobą tańczyć. Prowadzącym w tańcu prawie zawsze będzie Intel, jednak to układy, klony od AMD będą często tymi bardziej opłacalnymi, co w czasach, kiedy komputery kosztowały rękę i nogę, nie było bez znaczenia. Nie zapominajmy też, że AMD-mowskie klony, choć trafiały na rynek później, to były bardziej dopracowane niż oryginały od Intela. Ich 286 było lepsze, ich 386 było lepsze, a także ich 486 było lepsze. A już w szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek wydajności do ceny. Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z książkami i wywiadami, na których opiera się ten materiał, zapraszam do opisu, gdzie umieściłem wszystkie linki. Część książek możecie przeczytać za darmo na platformie Archive.org, ale wszystkie są po angielsku. Polecam w szczególności te książki. Na koniec standardowo podziękowania dla wszystkich, którzy użyczyli mi swojego głosu. W tym odcinku tych dodatkowych głosów trochę się nazbierało. A jeśli wy chcecie się usłyszeć w moim filmie, to zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Aha, jeszcze jedna informacja. Tak się złożyło, że pracując nad tym filmem usunąłem z niego kilka historyjek z życia Jerry'ego Sandersa, które nie miały wielkiego znaczenia, bo były głównie obyczajowe i tylko wydłużałyby ten film. Ale skoro zostały już napisane i częściowo zrobione, to postanowiłem wypuścić je jako uzupełnienie do tego filmu. Link oczywiście w opisie. Chciałbym, aby stało się to u mnie standardem, czyli po jakimś większym materiale możecie się spodziewać krótszego filmu z dodatkowymi informacjami. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jeszcze raz, dzięki za uwagę i do usłyszenia.